Szanowni Państwo, chciałem serdecznie wszystkich Państwa powitać na kolejnym spotkaniu Stowarzyszenia na Rzecz Tradycji i Kultury Niklot. Naszym gościem jest Pan Profesor Marek Kornat, a dyskutujemy o tym, czy była jakaś alternatywa wobec polityki Józefa Becka. Dlaczego ten temat poruszyliśmy we wrześniu, to jest chyba dość oczywiste. No, miesiąc sam nastraja do tego typu refleksji. A jest to temat, który już kiedyś poruszaliśmy, ale według mojego szczerego przekonania dyskusja w Polsce o tym będzie toczyć się, dokąd Polska będzie istnieć. Będziemy toczyli pewne dyskusje. Te wydarzenia odcisnęły się takim piętnem na historii naszego narodu, że temat ten i parę innych podobnych, sens powstania warszawskiego na przykład, zawsze będzie aktualny. I dlatego też go podjęliśmy. Z mojej strony to jest wszystko. Oddaję głos panu profesorowi. Przypominam tylko, że mówi pan profesor, pytania, wszystkie wątpliwości, uwagi po wykładzie. Tak. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za zaproszenie. Mam pytanie techniczne, czy ja muszę do mikrofonu na przykład tak, czy lepiej będzie mikrofon nawet jak tam stoi, jak to jest obojętne? Jeżeli możemy, to tak jak teraz. Tak jak teraz. Proszę Państwa, cóż, no te osoby z Państwa grona, które miały okazję może śledzić albo moje jakieś wypowiedzi w mediach, albo jakieś moje publikacje, a zwłaszcza książkę, której notabene nie jestem jedynym autorem, bo pisaliśmy ją wspólnie z profesorem Mariuszem Wołosem, aczkolwiek gro zagadnień poświęconych dyplomacji w latach 30. przypadło mnie, to jednak powiedzmy sobie otwarcie, to co dzisiaj powiem na pewno nie może być potraktowane jako jakieś rewelacyjne informacje, interpretacje. Powiem mniej więcej to, o czym wielokrotnie już mówiłem, licząc rzecz jasna na to, że może jakieś sprawy będą wymagały komentarzy czy pytań, co by nam otworzyło sposobność dyskusji. Proszę Państwa, no nie da się zacząć mojej wypowiedzi, choć bardzo chciałbym, bo to by skróciło mój obowiązek. Mianowicie nie da się tego zacząć w ten sposób, że powiemy sobie, iż mamy oto styczeń 1939 roku i mamy przełom w stosunkach polsko-niemieckich. Przełom negatywny, który się kończy zerwaniem, a następnie wojną, gdyż to by było i niezrozumiałe, i niecelowe. A więc sądzę, że wypada z mojej strony powiedzieć jednak parę zdań o tym, co było wcześniej, a mianowicie o polskiej polityce zagranicznej. Jak Państwo wiedzą, zapewne jestem człowiekiem, historykiem, który posiada na ten temat w miarę przemyślaną interpretację, której się trzymam niezmiennie, a mianowicie, że polska polityka zagraniczna w latach 1934-1939 była polityką równowagi. Była polityką równowagi i chociaż to sformułowanie równowaga, polityka równowagi jest metaforą, no bo jakże państwo może prowadzić politykę równowagi? Politykę równowagi może prowadzić sportowiec, prawda, na jakimś urządzeniu, utrzymując równowagę, tylko atleta, a tutaj chodzi o przenośnie, ale tak naprawdę było, mianowicie to jest polityka, która polegała na tym, że Polska nie może się związać z Sowietami przeciwko Niemcom i z Niemcami przeciwko Sowietom i nie może zaciągnąć tutaj żadnych zobowiązań w tym zakresie, bowiem to prowadzi do uprzedmiotowienia Polski, do pozbawienia jej niepodległości, a w warunkach wojny polskie terytorium stałoby się polem bitewnym Europy. Dlatego, że sojusz z Niemcami przeciwko Sowietom wymagałby zaproszenia na swoje terytorium armii niemieckiej, bo armia niemiecka nie może inaczej napaść na Związek Sowiecki niż przez terytorium Polski. I sojusz ze Związkiem Sowieckim przeciwko Niemcom wymagałby tego samego rozwiązania, tylko że wpuszczenia Armii Czerwonej na nasze terytorium. I zresztą sprawa ta była sądowana w dyplomacji europejskiej, poczynając od sprawy, która to sprawa nazywa się
negocjacjami o Pakt Wschodni. Pakt Wschodni, chciałem to przypomnieć, był projektem francuskim, ale uzgodnionym z Moskwą i był przedmiotem rokowań dyplomatycznych w latach 1934-1935. Polska odrzuciła takie właśnie propozycje jak Pakt Wschodni, ale też odrzuciła projekt akcesji do Paktu Antykominternowskiego. A więc Polska trzymała się ze wszech miar stanowczo doktryny owej równowagi, chociaż raz jeszcze powtórzmy, pojęcie równowagi jest przenośne. No i tak oto trzeba powiedzieć, że zawarte w 1934 roku, jak wiadomo, właściwie to zawarte przez marszałka Piłsudskiego, bo Józef Beck był tutaj jedynie wykonawcą, porozumienie z Niemcami mające formę deklaracji o nieagresji, deklaracji o niestosowaniu przemocy, bo tak się nazywał ten dokument, to porozumienie było dla Polski bardzo pożyteczne i dobrze służyło w sumie interesom Polski, ale niestety do czasu, to znaczy do momentu, kiedy rząd niemiecki przedstawił znane żądania terytorialne i pod koniec 1938 roku, a w 1939 zostały one przedstawione jeszcze w styczniu i w marcu 1939 roku właśnie, styczeń i marzec, dwie fazy konsultacji polsko-niemieckich. I te konsultacje, jak wiadomo, kończą się zerwanie. Przejdźmy może teraz do sprawy najistotniejszej. Chciałem powiedzieć coś o tych żądaniach. Zresztą Państwu to nie może być obce, no ale też nie sposób tego pominąć. Więc po pierwsze, rząd niemiecki dążył do zaboru Gdańska, który oczywiście pod względem ludnościowym był miastem niemieckim, ale był gospodarczo od wieków związany z Polską, odpadł od Polski w wyniku rozbiorów i strona polska uważała, że utrzymanie Gdańska jako wolnego miasta jest konieczne. A więc żądanie inkorporacji Gdańska za zgodą Polski i to miało być połączone z takim oto rozwiązaniem, które jest może mniej znane, ale historykom dyplomacji nie może być obce, a mianowicie Polska otrzymuje w użytkowanie port w Gdańsku, użytkowanie nieograniczone czasowo, bo można sobie wyobrazić na przykład klauzulę 99 lat, w stosunkach międzynarodowych stosuje się takie rozwiązania. Na przykład Hongkong był 99 lat w rękach brytyjskich, a więc tutaj rząd niemiecki obiecywał na nieograniczony czas zostawienie w rękach polskich w znaczeniu w użytkowaniu Polski. Nie było bowiem pomysłu sprzedania portu w Polsce, czy oddania, czy jakiegoś innego rozwiązania, ale użytkowanie miało być gwarantowane wieczyście i przez Gdańsk, przez terytorium Gdańska, które to terytorium, jak powtarzam, byłoby w rękach Rzeszy, byłaby jeszcze przeprowadzona droga eksterytorialna do portu, żeby Polacy mogli tę drogę eksploatować. I to było pierwsze żądanie. Drugie, też Państwu z pewnością znane, to jest koncepcja, to jest postulat eksterytorialnej autostrady przez polskie Pomorze, będące pod suwerennością Polski, oraz eksterytorialnej również linii kolejowej. Tu rząd polski miałby się zgodzić na zbycie terytorium na rzecz państwa niemieckiego, które jest potrzebne do wybudowania tych urządzeń. Nie było mowy o tym, aby inaczej to rozwiązać, niż przejęcie tego pasa terytorium
pod suwerenność niemiecką. I proszę Państwa, temu jeszcze postulatowi towarzyszył jeszcze taki wniosek, który był formułowany w czasie tych negocjacji polsko-niemieckich między październikiem 1938 roku a marcem 1939, aby Polska przyłączyła się do wspomnianego już paktu antykominternowskiego. Należy, proszę Państwa, jeszcze dodać, że dochodzą dwa jeszcze dodatkowe uwarunkowania, o których się też mniej mówi, ale warto je może wspomnieć. Niemcy nie stawiali w pakiecie żądania w sprawie mniejszości narodowych. Prawdopodobnie uważali, że jak będzie postawione jeszcze żądanie specjalnej umowy o ochronie mniejszości narodowych w obu krajach, to Polska w ogóle odrzuci te żądania. Ale Niemcy nie rezygnowali z tego pomysłu i miały się rozpocząć wczesną wiosną, zimą właściwie, 1939 roku, rozmowy o mniejszościach. Niemcy to nazywali Volksgruppenfrage, czyli zagadnienie grup narodowych, czyli niemieckiej w Polsce, polskiej w Niemczech. A więc Polska musiałaby jeszcze iść na uregulowanie tej sprawy i było jeszcze żądanie nieformułowane wyraźnie, ale w dyplomacji ono wystąpiło, aby koordynować politykę antyżydowską. Oczywiście nie było mowy o tym, żeby Żydów zabijać, eksterminować na tym etapie, ale że Polska i Niemcy powinny współpracować w kwestii żydowskiej i ma się rozumieć, chodziłoby o emigrację Żydów z Europy. Ta słynna rozmowa z Lipskiego z Hitlerem, o której słyszeli panowie może, którą wykorzystał dyktator Rosji do akcji antypolskiej 2 lata temu, wzięła się właśnie stąd, że ten problem żydowski był już poruszany na szczeblu dyplomatycznym. No i strona polska też by musiała tu dostosować się do życzeń silniejszego, to nie ulega wątpliwości. Ale wróćmy do tych żądań najistotniejszych. Proszę Państwa, chciałem podkreślić dwie sprawy. Te żądania miały mieć powiązanie z rekompensatą dla Polski. Niemcy tę rekompensatę wyobrażali sobie w ten sposób, że najcenniejszą wartością jest przekształcenie, znaczy najcenniejszą wartością dla Polski oczywiście, jest przekształcenie układu o nieagresji mającego formę tylko deklaracji, układu z 26 stycznia 1934, traktat. I w tym traktacie Polska otrzymałaby gwarancję granic po tych ustępstwach oczywiście. Niemcy mówili wyraźnie, że to jest ustępstwo niemieckie tak wielkie, że już do granic możliwości. Czy należało to brać na poważnie, do tego jeszcze wrócę. Natomiast jest taka wypowiedź, może to Państwa zainteresuje, Ribbentropa do Becka, że gdyby jakikolwiek rząd demokratyczny w Niemczech zaproponował Polsce, demokratycznej wybranej w swobodnym głosowaniu, uznanie wzajemne granic wytyczonych w Wersalu, to z całego Reichstagu, gdyby to było przedłożone do ratyfikacji Reichstagowi, to w całym Reichstagu może by się znalazł jeden, dwóch zdrajców, który by to poparł, a niewykluczone, że zostałby pobity albo zabity jeszcze ten człowiek. A więc tak powiedział bardzo drastycznie Ribbentrop do ministra Becka. Chciał unaocznić, że Hitler jest tak łaskawy i tak dobroduszny i wielkoduszny, że idzie na takie ustępstwa. Chciałem tu jeszcze powiedzieć, proszę Państwa, warto może, mianowicie Hitler składał w latach swojego kanclerstwa, w 30. latach, czyli mam na myśli lata 1933-38, składał deklaracje gwarancyjne co do granic trzem państwom. Natomiast nie złożył ich Polsce nigdy. Wspomniana deklaracja wynegocjowana z marszałkiem Piłsudskim
mówiła jedynie o tym, że obydwa kraje rezygnują z dochodzenia siłą swoich racji w stosunkach wzajemnych i będą się opierały o pakt Brianda-Kelloga, czyli pakt, który zabrania wojny zaborczej. Natomiast trzy kraje otrzymały gwarancyjne, uspokajające zapewnienia Hitlera. Była to Francja, mianowicie po plebiscycie w Saarze w 1935 Hitler powiedział, że żadnych roszczeń terytorialnych do Francji nie ma, co oznacza, że przynależność Alzacji i Lotaryngii uznaje za nieodwracalną do Francji, bo tak traktat wersalski postanowił. Po zaborze Austrii w marcu 1938 złożył podobne zobowiązania deklaracją gwarancyjną na rzecz Włoch, mówiąc, że niezależnie od krzywdzącej decyzji, jaką przyniósł traktat pokojowy w Saint-Germain-en-Laye, Niemcy nie będą domagali się zwrotu południowego Tyrolu. I trzeci kraj to były Węgry. Mianowicie po zaborze Austrii Hitler powiedział, że granica austriacko-węgierska sprzed marca 1938 jest nienaruszalna i że nie chce od Węgrów ani jednej wioski. Natomiast Polska takiej gwarancji nie dostała i teraz Hitler obiecał Polsce te gwarancje, ale w zamian za te ustępstwa, o których powiedziałem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę Państwa, jest bardzo ważna, taka mianowicie wśród tych rekompensujących propozycji była idea traktatu handlowego, który rzekomo miał być bardzo korzystny dla Polski. Notabene rokowania o traktat handlowy z Niemcami nigdy się nie zakończyły powodzeniem przed wojną. Owszem, w roku 1930 traktat handlowy był podpisany, ale pod naciskiem lobby rolniczego Reichstag odrzucił ratyfikację, mówiąc, że to uprzywilejowuje nadmiernie rolników polskich w eksporcie do Niemiec. I traktatu handlowego nie było, Hitler więc obiecywał traktat handlowy i było jeszcze powiedziane, że Polska i Niemcy wzajemnie zgodziłyby się na tak zwaną klauzulę konsultacyjną, co Niemcy uważali, że to jest rzekomo też dla Polski korzystne, ale nie było. Mianowicie klauzula konsultacyjna by polegała na tym, że w sprawach środkowej Europy obydwa kraje uprzedzają się o działaniach dyplomatycznych i konsultują ze sobą swoje poczynania. No trzeba powiedzieć, że silniejszy by tu dyktował na pewno słabszemu warunki i to nie byłoby korzystne dla Polski, ale taka propozycja była. No i wreszcie też Państwo pewnie o tym wiedzą, Hitler godził się jeszcze na dodatkowe ustępstwa, na przykład godził się na to, żeby Polska i Węgry zagwarantowały byt w Słowacji. Ale tu już mówimy o tym, kiedy Słowacja się oddzieli pod naciskiem Niemiec w marcu 1939. A więc zagwarantowanie bytu Słowacji, odrębnego bytu, to by rzekomo dawało też jakiś atut polskiej polityce. Teraz, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że Niemcy, bo to jest kluczowe, nie przewidywali nad tymi żądaniami negocjacji. Czyli takich negocjacji, które by polegały na tym, że strona A przedstawia żądania, strona B formułuje kontrofertę. To było tak pomyślane, żeby kategorycznie uzyskać w niedługim czasie odpowiedź tak albo nie. I tu jest pytanie, na które nie potrafimy chyba do końca odpowiedzieć. Być może Hitler był bardziej elastyczny niż Ribbentrop w tej sprawie. Jest bardzo możliwe, że Hitler jakby osobiście prowadził negocjacje, to przynajmniej by się zgodził wysłuchać drugiej strony, jakie ma kontrpropozycje. Natomiast Ribbentrop prowadził te rozmowy w taki sposób, że cały czas mówił, że te żądania są tak niewyobrażalnie umiarkowane, że powinno się je przyjąć bezwarunkowo. A po drugie, że takiego kanclerza, tak życzliwego Polsce, męża stanu już Polska mieć nie będzie. Niedługo na przykład umrze albo zginie i co wtedy? I trzeci, że nie należy dążyć do tego,
żeby go wyprowadzić z dobrych uczuć, to znaczy, żeby nie prowadzić, doradzał Polsce niby jako życzliwy polityk, żeby Polska tak prowadziła politykę, żeby kanclerzowi czasami nie przyszło na myśl, że z Polską nie dojdzie do porozumienia i trzeba się spieszyć i jak najszybciej przyjąć te żądania. Tak prowadził te rozmowy Ribbentrop. Być może to więc jeszcze dodatkowo dochodzi czynnik Ribbentropa, jest faktem, że na przykład historycy niemieccy, tacy jak na przykład Joachim Fest, był taki historyk niemiecki, no powiedzieli bardzo ostre słowa o Ribbentropie jako całkowitym antytalencie dyplomatycznym. Józef Beck zresztą też uważał, że Ribbentrop jeszcze pogorszył taktycznie to wszystko. To jest bardzo ważna sprawa. I proszę Państwa, jeszcze jedna sprawa. Mnie osobiście bardzo raczej się, powiedzmy sobie, nie podoba, kiedy czytamy w rozmaitych wypowiedziach publicystów, bo historycy raczej takich poglądów nie formułują, ale publicyści tak, jakoby można było tak to rozegrać, żeby zgodzić się na jedno żądanie, a na drugie nie i dalej przewlekać rozmowy. Otóż pogląd ten nie wydaje mi się zupełnie racjonalny. Tu było absolutnie oczywiste, że trzeba odpowiedzieć tak albo nie. Owszem, no możemy sobie na przykład wyobrazić, że w styczniu 1939 minister Józef Beck przyjmuje żądania w kwestii Gdańska, a nie godzi się w kwestii autostrady, ale nie ulega żadnej wątpliwości, że to byłoby natychmiast to drugie żądanie powtórzone, bo w marcu Niemcy pragnęli kategorycznie załatwić problem tych żądań i to są rzeczy no oczywiste no po prostu. Kto chce na to spojrzeć, niech przeczyta sobie te spublikowane 3 rozmowy Józefa Lipskiego, ambasadora w polskich dokumentach dyplomatycznych, które wydaje Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Rozmowa 21 marca, rozmowa 25 marca i rozmowa 28 marca. 3 rozmowy zrywające. Ta ostatnia już odbyła się w lodowatej atmosferze, a ta pierwsza jeszcze w atmosferze ożywionej wymiany zdań. No więc jeszcze raz powtarzam, nie wierzę w możliwość rozerwania jungtim. Było jungtim między tymi żądaniami i chyba też było jungtim między żądaniami przystąpienia do paktu antykominternowskiego, aczkolwiek w marcu Niemcy się wycofali z żądania przystąpienia do paktu antykominternowskiego. W marcu 1939 przestali formułować to. Ten trzeci postulat żądali tylko do eksterytorialnej autostrady i kolei oraz inkorporacji Gdańska. Teraz, proszę Państwa, bardzo ważną rzecz chciałem powiedzieć, mianowicie wygląda to pewnością dziwnie. Józef Beck był krytykowany za to w historiografii polskiej bardzo surowo, zwłaszcza w czasach PRL. A mianowicie za to, że kiedy doniósł mu pod koniec października 1938 roku ambasador Lipski o tych żądaniach, zinterpretował te żądania jako prywatny pomysł von Ribbentropa, za którym osobiście nie stoi kanclerz Hitler. Czyli tak jakby należałoby rozumieć to w ten sposób, że von Ribbentrop chce osiągnąć sukces w postaci zwasalizowania Polski, bo tak to trzeba powiedzieć, do tego szło, do tego to wszystko zmierzało, a następnie powiedzieć Hitlerowi, a to jest mój sukces i teraz no, ja żądam za to jakiegoś awansu w hierarchii III Rzeszy. Bo trzeba pamiętać, że w III Rzeszy nikt nie mógł porównać się z Hitlerem, próbować dorównać mu, no bo skończyłby chyba źle, ale walka o pozycję numer dwa była. Była, o pozycję numer dwa była. Tego nie można, rywalizacja może powiedzmy to w ten sposób. Niestety, proszę Państwa, sprawa jest bardziej złożona. Byłem kiedyś zdania jeszcze jako młody doktor wtedy, kiedy uzyskałem doktora w Krakowie 22 lata temu, że to jest istotnie poważny błąd ministra Becka. Ale się okazuje, że ambasador Józef Lipski, którego biografię teraz skończyłem pisać i to wyjdzie, mam nadzieję, zimą, ambasador Lipski go wprowadził w błąd. A ambasador Lipski nie wprowadził go w błąd z powodu własnej naiwności, głupoty czy czegoś takiego, tylko Ribbentrop mu tak to przedstawił, jakby to był jego prywatny pogląd. Więc pytanie, dlaczego tak było? Ribbentrop tak prowadził rozmowę, jakby, że Lipski odniósł wrażenie,
że to nie jest uzgodnione jeszcze z kanclerzem, a kanclerzowi będzie dopiero powiedziane później. Jan Józefek miał pełne prawo uważać, że to jest akcja osobista ministra spraw zagranicznych, a nie kanclerza Rzeszy. Nie można tego powiedzieć, że Józef Beck działał tutaj na zasadzie własnych wyobrażeń, przeciwko rzeczywistości, bez korespondencji, bez kontaktu z rzeczywistością. Ambasador go przecież... No trudno, żeby minister nie wierzył ambasadorowi, prawda? Który jest wiele lat w jakimś kraju, coś mówi, doświadczonym znawcą Niemiec, bo takim był Józef Lipski, jeden z najlepszych dyplomatów, jaki Polska miała. Chociaż niedoświadczonych za bardzo wtedy jeszcze, ze względu na wiek stosunkowo młody. No i proszę Państwa, to jest kolejna sprawa, a teraz przeszedłbym do sprawy takiej, o której miałem sposobność pisać. Mianowicie, proszę Państwa, nie jest tak, i to trzeba powiedzieć, że strona polska ograniczyła się do prostego słowa, nie bo nie. W kwestii Gdańska rząd polski nie był gotowy do ustępstw, bo nie było jak. To znaczy, no było oczywiście, można zgodzić się na przyłączenie Gdańska do Rzeszy. To by stanowiło rewizję traktatu wersalskiego i to bardzo poważną. No i podkopywało pozycję Polski nad Bałtykiem. Więc tu nie było propozycji kompromisowych. Natomiast w kwestii autostrady i kolei polskie propozycje jak najbardziej były kompromisowe. Tylko Niemcy ich nie chcieli nawet wysłuchać. W myśl tego, co mówiłem przed chwilą, że Ribbentrop najwyraźniej nie miał ochoty prowadzić żadnych rozmów, tylko żądał wysłuchania i przyjęcia, no niekoniecznie w ciągu godziny, ale na przykład dwa tygodnie. I chciał sporządzenia nowego układu, który by cedował Gdańsk i dawał pozwolenie na ową autostradę i kolej. Otóż, proszę Państwa, strona polska wracała do swojego pomysłu, który już był wcześniej studiowany, a mianowicie powstałaby autostrada oraz kolej odgrodzona. No odgrodzona, no na przykład, no płotem po prostu od polskiego terytorium. Można by tam doprowadzić do zniesienia kontroli celno-paszportowej, żeby powiedzieć Niemcom, że strona polska nie chce robić trudności w komunikacji z Prusami Wschodnimi. Natomiast kategorycznie odrzucano koncepcję eksterytorialności. Czyli, krótko mówiąc, co to by oznaczało? No to by oznaczało, że... No właściwie to zadajmy sobie może pytanie, czym się różni jedno od drugiego. W praktyce bardzo niewiele, a w sensie doktrynalno-prawnym no bardzo. No bo w praktyce pociąg, autobus bądź samochód jechałby tą drogą, pociąg tą koleją. Natomiast w sytuacji wypadku na przykład, tam może przeprowadzić interwencję tylko policja polska, a nie niemiecka. A w przypadku oddania tego terytorium, no tylko oczywiście niemiecka. Czyli niemożliwe jest zbycie tego terytorium, natomiast możliwe jest wybudowanie kolei i autostrady odgrodzonej od polskiego terytorium i to by mogło zrobić jakieś konsorcjum niemieckie albo polsko-niemieckie. Strona polska w tym kierunku szła, z tym, że żeby było jasne, decyzja w Polsce nie zapadła ostateczna. Ona by zapadła dopiero prawdopodobnie po spotkaniu ekspertów polskich i niemieckich. Te propozycje spotkania ekspertów polskich i niemieckich były formułowane, ale strona niemiecka kierowana, dyplomacja niemiecka kierowana przez Ribbentropa tak to prowadziła, że absolutnie, jeszcze raz powtórzmy, nie było mowy, aby ten temat ruszyć. No, tu proszę Państwa nasuwa się jeszcze pytanie, co oznacza taka eksterytorialność w przyszłości. No daje możliwość na przykład wprowadzenia armii pełnego dnia. Bo skoro tam nie ma Polski, no to daje możliwość wprowadzenia armii bez walki. To odcina Polskę od morza. Przejdźmy teraz do spraw kluczowych. Więc jak Państwu wiadomo, ja na tym się akurat nie będę skupiał za długo, ale powiem, bo cały mój wykład będzie o odrzuceniu tej decyzji, no bo nie mogę mieć całej polityce 39, bo to wymagałoby z całą pewnością długiego cyklu wykładów. Proszę Państwa, Józef Beck, jak wiadomo, udaje się na wypoczynek do południowej Francji.
jest zaproszony przez Hitlera do Berchtesgaden i w Berchtesgaden odbywa się rozmowa, która to rozmowa jest powiana pewną tajemnicą. Według strony niemieckiej rozmowa toczyła się bardzo kurtuazyjnie, a według tego, co jest zapisane w diariuszu Jana Szembeka, czyli zastępcy ministra Becka, sam minister Beck mówi, że ostro odpowiedział Hitlerowi. Powiedzieć trzeba, że to jest bardzo niejasne wydarzenie. Na pewno nie było tak, że Beck wykorzystał sposobność do takiego ostrego rozmawiania z Hitlerem, żeby to pokazać. Bo musimy pamiętać, że była wówczas pewna mentalność polityków polskich, Piłsudczyków zwłaszcza, poszanowanie głowy państwa. Z głową państwa rozmawia się na dystans, z wielką kurtuazją. Nikt przecież nie wiedział, że Hitler jest wielkim zbrodniarzem, który skończy jak skończy. Tego nie wolno wtedy było przecież nawet mieć w głowie. Musimy pamiętać, że Hitler kojarzył się wtedy jako po prostu radykalny, nacjonalistyczny polityk niemiecki, a nie dyktator, który no, zadziwi świat zbrodniami. To trzeba rozróżnić. A więc niemożliwe jest, żeby Józef Beck konfrontacyjnie prowadził tę rozmowę. Ja w każdym razie w to nie wierzę, a notatka polska urzędowa nie jest sporządzona, nie została sporządzona. Prawdopodobnie odpowiedział stanowczo w tym sensie, że zauważył, że Gdańska Polska oddać nie będzie mogła. Natomiast nie sądzę, żeby prowadził bardzo ostrą polemikę, bo to jeszcze w obecności ministra von Ribbentropa, ambasadorów von Moltkego i Lipskiego, postawiłoby Hitlera bardzo w trudnej sytuacji, czy przykładałby rękę Beck do zerwania stosunków. To na pewno tak nie było. I mnie się wydaje, że to tak chyba trzeba powiedzieć. Ta rozmowa zakończyła się w każdym razie przekonaniem Becka, że żądania nie są już żądaniami Ribbentropa, tylko są żądaniami Hitlera. I w tej rozmowie było kilka wątków. Niemiecka notatka mówi mi na przykład coś takiego, że Hitler zaczyna rozmowę w ten sposób, mianowicie mówi tak: wśród mocarstw Europy tylko Niemcy są jedynym naprawdę życzliwym mocarstwem wobec Polski i o Niemcy Polska naprawdę się może oprzeć. I historia tego właśnie uczy. Tak zaczął Hitler. Bardzo optymistycznie, prawda? Czy to było prawdziwe? No oczywiście nie, ale optymistycznie bardzo. A co do Gdańska, pod koniec rozmowy powiedział: Gdańsk jest niemiecki, Gdańsk będzie niemiecki i wcześniej czy później powróci do Niemiec. I to zrobiło na Józefie Becku bardzo złe wrażenie, bo to sugerowało, że idzie to na ostro. No i rozmowa się skończyła kurtuazyjnie, potem Ribbentrop w stanowczej formie powtórzył żądania, Józef Beck odpowiedział negatywnie, potem Ribbentrop był zaproszony do Warszawy, no to już państwo chyba doskonale znają. Chciałem może skupić się jeszcze na chwilę na takim oto epizodzie, a mianowicie w czasie rozmów w Warszawie, które się toczyły 25-26 stycznia 1939, rzecz jasna, Józef Beck całe swoje wywody przedstawił w ten sposób, że ustępstwa niemieckie są pozorne albo żadne, no bo udzielenie gwarancji granic jest tylko na papierze, zabiegiem na papierze. I w związku z tym, jak to powiedział po niemiecku, nie ma Gegenleistung, nie ma równoważącego czynnika. Gegenleistung nie istnieje. I w związku z tym żądania te Polska nie przyjmuje ich. Polska ich nie przyjmuje. Tak to mniej więcej wyglądało. To jest bardzo, jak sądzę, ważna rzecz. Mianowicie nie jest tak, że Niemcy prowadziły politykę pokojową, jak się niekiedy mówi, wobec Polski. To znaczy, że nie miały zamiaru wobec Polski użyć siły. Tylko dopiero Polska sprowokowała je, zawierając układ z Anglią na początku kwietnia, pamiętajmy. Pamiętajmy, że gwarancje Chamberlaina są 31 marca, a 6 kwietnia jest zawarty układ prowizoryczny, tymczasowy.
tajny polsko-niemiecki oraz jest jawna deklaracja Chamberlaina o sojuszu z Polską. No więc chciałem powiedzieć, że nie jest tak, iż nie było ze strony Niemiec, przede wszystkim dyktatora niemieckiego, że nie było zamysłu użycia siły i wojny, kiedy Polska tych żądań nie przyjmie. Są na to przynajmniej dwie wypowiedzi, bardzo istotne, które są cytowane też w tej książce mojej o ministrze Becku i w innych miejscach, w których miałem sposobność się wypowiadać. Otóż, proszę Państwa, w lutym adiutant Hitlera major Engel, major Wehrmachtu Engel, zanotował w lutym 1939, że istnieje zamysł rozprawienia się z Polską, jak nie przyjmie tych propozycji. W lutym jednak. A więc przed decydującymi rozmowami. W podobny sposób wypowiedział się dyktator niemiecki do generała von Brauchitsch. Jest to 25 marca, więc jeszcze 6 dni przed gwarancjami. Niemcy nie wiedzieli jeszcze wtedy o gwarancjach, bo jeszcze nie było tego tematu. Tego tematu jeszcze nie było. No i trzeba też jeszcze powiedzieć o tym, że bardzo instruktywne są, chociaż tendencyjne, ale bardzo instruktywne są wspomnienia Karla Jakoba Burkharda, profesora Karla Jakoba Burkharda, szwajcarskiego historyka i polityka, prezesa Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, który był w latach 37-39 wysokim komisarzem Ligi Narodów w Gdańsku, w wolnym mieście Gdańsku. I tu trzeba powiedzieć, że Burkhard, notabene to był bratanek tego wielkiego Burkharda, który napisał książkę Odrodzenie we Włoszech, szwajcarskiego historyka. I zresztą Burkhard ten junior był też historykiem, napisał na przykład biografię kardynała Richelieu. Ale wróćmy do tematu, mianowicie Burkhard, który dla nas by nie był żadnym autorytetem, bo powtarzam, on miał tendencyjne podejście do Polski, proniemieckie, ale był to człowiek zaprzyjaźniony z licznymi niemieckimi dygnitarzami i dyplomatami, zwłaszcza z von Weizsäckerem, który był zastępcą Ribbentropa w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Otóż z wypowiedzi, które tam notuje Burkhard, też nie wynika wcale, że Niemcy zamierzali Polskę tak sobie zostawić, gdyby nie doszli do porozumienia. No i proszę Państwa, dochodzimy do sprawy bardzo istotnej, mianowicie jest to sprawa gwarancji brytyjskich. Więc ja jestem zwolennikiem tezy, że nie może być mowy o tym, że gwarancje polskie usposobiły do odrzucenia żądań. Żądania były odrzucone wcześniej i już w styczniu zapadła decyzja ścisłego kierownictwa państwa o odrzuceniu tych żądań, natomiast nie było wtedy mowy o żadnych gwarancjach. Przecież w styczniu 1939 roku nie mogło być mowy o gwarancjach. Owszem, mówiło się natomiast w Europie, że Józef Beck ma być zaproszony do Londynu, ale to zaproszenie jednak nie nadeszło. A więc odrzucenie gwarancji jest wcześniej dokonane. Teraz sprawa bardzo istotna, jak sądzę, mianowicie w marcu 1939 dochodzi, no to powszechnie znany fakt z historii powszechnej, rozbicia Czechosłowacji, a więc zerwany został układ monachijski, gdzie Niemcy były stroną, prawda, tego układu. I trzeba powiedzieć tak, że o ile do rozbicia Czechosłowacji, do dnia rozbicia Czechosłowacji, a rozbicie Czechosłowacji to jest połowa marca 1939 roku, o ile do chwili rozbicia Czechosłowacji można było sądzić, że gwarancje niemieckie coś znaczą, to kupowanie podpisu Hitlera w zamian za oddanie Gdańska i terytorialnej autostrady po rozbiciu Czechosłowacji, no było już bardzo problematyczne. Ten podpis staniał do granic możliwości. Taka jest sytuacja. I Józef Beck tak rozumował.
Tak, proszę Państwa, więc zbierzmy teraz może argumenty i na końcu byłoby parę słów z mojej strony o tym, co ja sądzę, czy była możliwość alternatywy. No więc tak, jeżeli chodzi o odrzucenie żądań, to przynajmniej by należało wskazać 5 punktów, które dla polskiego kierownictwa były bardzo istotne. Zanim o tych punktach jeszcze powiem, może powiedzmy tak. Wszystko my personalizujemy, mówimy Beck. Beck zadecydował, Beck powiedział. Jest to poniekąd prawda, bo Józef Beck posiadał ogromne, no ogromne jednak, że tak powiem, bardzo mocną pozycję, no, bardzo mocną pozycję w prowadzeniu polityki zagranicznej. Ale nie jest tak, że podejmował decyzję tę sam. Warto zważyć, że kiedy się opróżnił urząd ambasadora w jakimś ważnym mieście, to Józef Beck nie mógł sam mianować, to znaczy wiadomo, że minister nie mianuje ambasadorów, tylko prezydent, ale nie mógł na własną rękę iść steczką, że tak powiem, do prezydenta, wyjąć kartkę papieru, powiedzieć prezydentowi, panie prezydencie, to jest ten kandydat. Musiał to uzgadniać ze Śmigłym Rydzem, a najprawdopodobniej uzgadniano to na szerszym forum, czyli tym 5-osobowym, czyli prezydent, Śmigły Rydz, Beck, Sławoj Składkowski i wicepremier Kwiatkowski. A więc jeżeli ktoś twierdzi, że Józef Beck to wszystko samowolnie i samodzielnie zrobił, a Śmigły i Mościcki się tylko przyglądali, też nie jest to prawda. Józef Beck jest oczywiście bardzo mocnym ministrem. Takiego ministra w Europie wtedy chyba nie było. Nie mieli tak mocnej pozycji ministrowie Bonnet we Francji czy Halifax w Anglii, ale to nie jest tak, że to było nieuzgodnione. A więc decyzja jest uzgodniona, decyzja rządowa. Więc wracając do tematu, który poruszyłem, czyli owe 5 powodów. No po pierwsze, proszę Państwa, jest taka sytuacja, że w pewnym momencie Beck się zorientował, że nie chodzi o Gdańsk, tylko o uzależnienie Polski. To jest pierwsza sprawa. I takie przebłyski świadomości zaczęły się u niego gdzieś już w grudniu. W 1938 się potwierdziły. Drugi powód to jest taki, że już wspomniałem go, jeszcze raz tylko powtórzę dla porządku. Podpis Hitlera pod gwarancją naszych granic okrojonego od północy państwa nie znaczy wiele. Po trzecie, uważał, że społeczeństwo polskie raczej nie zaakceptuje, a nawet na pewno tego. I nastąpi podkopanie pozycji rządu i będzie to skutkowało no, wielkimi perturbacjami wewnętrznymi. Po czwarte, na pewno nie obca mu była myśl, że jedno ustępstwo zrodzi lawinę, czyli zrodzi dalsze. No i wreszcie należy pamiętać o tym, że tak jak powiedział do Ribbentropa, że załóżmy, że kanclerz Hitler jest tak wyjątkowo życzliwy, no ale przecież kiedyś przestanie być kanclerzem. A następnie kanclerz powie tak, że likwiduje serwitut użytkowania portu. I co Polska wtedy? Napadnie na Niemcy? Zacznie wojnę? No to jest niemożliwe, to jest niemożliwe. Jak oddamy Gdańsk, raz to już nie wróci. Jeszcze to miał na myśli. Jak taki życzliwy kanclerz Hitler, okej, ale nie, przecież nie jest na wieki. I to by było najważniejsze, co ja bym chciał powiedzieć. No i teraz w tych kwestiach dotyczących wspomnianego problemu. Natomiast czy była alternatywa, bo takie jest hasło wyławcze. No jak Państwo wiedzą, czytając to, co ja pisałem, mówiłem, ja takiej alternatywy nie widzę. No, wydaje mi się, że Polska była skazana na to, co się stało. Skazana przez los na swój sposób, no bo ja nie widzę możliwości. Ja nie widzę możliwości wyjścia z tej sytuacji. To znaczy, rola wasala Niemiec byłaby rolą, no jednak nie do pozazdroszczenia. No i to jest moje zdanie, które zawsze powtarzałem. Rola nie do pozazdroszczenia. Mianowicie w tym sensie,
że nie można tego tak traktować, jak na przykład ktoś może powiedzieć teraz, nawet przerywają, powiedzieć tak, no dobrze, Finlandia też była sojusznikiem Niemiec i co? I raz świetnie sobie poradziła. No otóż Finlandia nie leży tu, gdzie Polska. Polska leży w samym centrum na drogach dostępu do Rosji i zerwanie sojuszu potem, no ja sobie tego nie mogę, tego zerwania wyobrazić. Ja tego nie widzę. Natomiast to, że Finlandia czy Rumunia zdołała zerwać, okej, okay, ale to dla mnie nie jest argument. Jeżeli chodzi o straty ludzkie, zgadzam się, że te straty były bardzo wielkie. Oczywiście one są powiększone drastycznie przez wymordowanie, przez eksterminację ludności żydowskiej. No jednak musimy też pamiętać o znaczących stratach tych krajów, które wysłały na front wschodni swoich żołnierzy. O stratach węgierskich, rumuńskich, bardzo poważnych stratach wojskowych. Idąc po stronie Niemiec, Polska nie mogłaby żądać tego, co się spełniło na koniec. Mianowicie spełniło się jednak to, że dostaliśmy rekompensatę terytorialną na zachodzie, bo przegrany nie może zyskiwać terytorialnie. No to oczywiście przegrany traci terytoria. To jest zawsze tak. To jest zawsze tak. No a odkąd utracona została szansa pobicia Niemiec bez Sowietów, mówię to w wielkim skrócie, no to wiadomo było, że mamy problem w terytorium wschodnim, które Związek Sowiecki zagarnął 17 września 1939 i to trzeba też mieć pod uwagę. No już jeszcze może dodam, mówiąc o tym, że utracona została szansa pobicia Niemiec bez Sowietów, mam na myśli dziwną wojnę, bo gdyby alianci zaczęli ofensywę w 1939, może mogło się to zupełnie inaczej potoczyć. No ale taka jest prawda, że po zawojowaniu Francji przez Niemcy, niezwykle łatwo w 1940 roku, sytuacja wyglądała tak, iż II wojnę światową mogło zakończyć jedynie uruchomienie Wielkiej Koalicji z udziałem Sowietów. No bo jak sobie inaczej to wyobrazić? No, za to zapłaciliśmy oczywiście wysoką cenę. No i wreszcie jest kwestia wykonalności tej decyzji, jaką byłoby spełnienie żądań niemieckich. Ja nie wyobrażam sobie, jakby to można było społeczeństwu sprzedać, że się tak wyrażę, jak to się dzisiaj mówi. No trzeba by nagle powiedzieć, jesteśmy słabi, oddajemy o żywotnym znaczeniu. Idziemy na ustępstwo o żywotnym znaczeniu jednak, chociaż małe, skromne, ale jednak zapowiadające coś bardzo złego. No i ja nie bardzo wierzę w to, że to można było jakoś zrobić. No bo nawet państwo autorytarne, jakim była Polska, był to autorytaryzm wprawdzie łagodny, bo autorytaryzm Polski, ten po śmierci marszałka Piłsudskiego, oczywiście nie był demokracją. Ale istniały takie zjawiska, których nie rozumieją na przykład historycy zagraniczni. Skoro w Polsce był autorytaryzm, to dlaczego była prasa opozycyjna, prawda? Na Litwie nie było prasy opozycyjnej, tylko prasa jest tylko rządowa, prawda? A w Polsce była. Dalej, wolne wybory samorządowe, no z tym, że w wielu miastach nie dało się wybrać prezydenta, bo było takie skłócenie i rozbicie, że trzeba było premierowi naznaczyć komisarycznego prezydenta. To na przykład w Warszawie Starzyńskiego. Ale wybory samorządowe były wolne i nie słyszałem nigdzie od nikogo, żeby je ktoś fałszował. Myślę, że takie źródła by były. A więc to był autorytaryzm łagodny, ale autorytaryzm łagodny nie oznacza, że ci, co rządzą, mogą wszystko. Nawet jest spór wśród historyków, czy Stalin mógł wszystko. No tu jest spór historyków, ale no przecież nie możemy sobie chyba pozwolić na porównywanie tego, co było w Polsce z dyktaturą Stalina. No to jest niewyobrażalne, monstrualne zjawisko, jakim był reżim Stalina jako zbrodniarza i tyrana posługującego się totalitarną techniką rządzenia. Także, proszę Państwa, moje najistotniejsze więc przemyślenia są chyba powiedziane. Warto pamiętać na koniec, tak jeszcze podsumujmy, warto pamiętać, że Wielka Brytania owszem
owszem, zwróciła się do Polski sama z ofertą gwarancyjną, ale Wielka Brytania nie wywołała sprzeciwu Polski wobec żądań niemieckich. Ten sprzeciw był wcześniej. Warto podkreślać, że Polska nie ograniczyła się tylko do odrzucania, tylko miała kontrofertę, ale do tej kontroferty nie doszło. Warto może jeszcze dodać, o czym zapomniałem, to już jest, kończę powoli. Proszę Państwa, w listopadzie 1938 roku, całkowicie ubezwłasnowolniona już zupełnie Czechosłowacja oddała Niemcom pas terytorium na autostradę przez Czechy i Morawy. I to było głośne wtedy w prasie, ta autostrada tam łączyła Wiedeń z Wrocławiem i tak dalej. I ona została Niemcom zezwolono, zawarto układ i Czesi pozwolili na eksterytorialną autostradę, którą miało zbudować konsorcjum niemieckie bez udziału Czechów. Otóż no to był fatalny precedens, prawda? No bo Czechosłowacja krajem bezwolnym i tu Polska idzie na to samo. Jeszcze dodatkowo to utrudniało decyzję, prawda? To jeszcze utrudniało decyzję. No i ostatnia rzecz, bo też chciałem o tym powiedzieć, chociaż to chyba Państwu nie może być obce. No, odrzucenie żądań niemieckich wywołało po stronie naszego partnera z Zachodu, czyli mówię teraz o rządzie Hitlera, wywołało no, olbrzymie negatywne emocje antypolskie. To są rzeczy znane. Pisał o tym już nie jeden historyk, ja też o tym trochę powiedziałem. Mianowicie właściwie to w Berlinie zapadł wyrok śmierci na Polskę i wszelkie jakiekolwiek sugestie historyków, publicystów, kogokolwiek, którzy sugerują, że jeszcze można było wznowić rozmowy polsko-niemieckie, są błędem. Takich możliwości absolutnie już nie było. Hitler zresztą powiedział, że oferta złożona Polsce jest jednorazowa i zostaje wycofana definitywnie i powtórzona już nie będzie. A więc nie było możliwości powrotu do rokowań, a gwarancje brytyjskie, które w założeniu rządu angielskiego miały wymusić jakieś umiarkowanie po stronie Niemiec, no bo Anglicy rozumowali tak, skoro nie wygrali pierwszej wojny światowej, przecież nie wywołają drugiej wojny światowej, bo też jej nie wygrają, więc pójdą na umiarkowanie. I to rozumowanie też zawiodło, prawda? Bo to było rozumowanie, no głównie Chamberlaina, tak mi się wydaje, głównie premiera Chamberlaina, a więc jeszcze o tym trzeba pamiętać. No i to, co potem Niemcy wyprawiali na terytorium Polski, gdzie w tak zbrodniczy sposób realizowali okupację, no bo to się chyba zgodzimy, że to jest bezprecedensowe co do formy postępowania, to jest niewątpliwie zakorzenione albo wyrastające z tego emocjonalnego poruszenia elit hitlerowskich samym dyktatorem na czele wiosną 1939 roku w związku z odrzuceniem owych żądań. I jeszcze jedno, Hitler uważał, że Polska przyjmie żądania, bo ma z tyłu jeszcze drugiego wroga od wschodu. I ten jego argument, którego używał w rozmowach ze swoimi ludźmi, ten argument też zawiódł, prawda? A więc trzeba jeszcze dodać, że zawiódł również taki bardzo mocny argument, prawda? Że Polska, mając na karku jeszcze drugiego wroga, nie zdecyduje się na takie posunięcie. Także ja to tak widzę, proszę Państwa. W największym oczywiście skrócie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo, otwieram dyskusję. Pan radny, proszę bardzo. No, pytanie dotyczące doktora Sowieckiego w polskiej polityce zagranicznej. Tak. W pańskiej książce, no, ja przynajmniej odniosłem takie wrażenie, że Józef Beck bardzo długo, prawie aż do samego końca, wierzył w neutralność Związku Sowieckiego. Z Moskwy dostawał bardzo uspokajające raporty ambasadora Grzybowskiego, wręcz zastanawiające, biorąc pod uwagę to, że Grzybowski wcześniej dał się poznać jako dosyć trzeźwo myślący analityk. Tak. Pastor Grzybowski. Z drugiej strony wśród wojskowych pojawiały się, poważnie rozważano wariant mówiący o możliwej sowieckiej inwazji. Nawet jeszcze w marcu 1939 roku pułkownik Jakicz oraz mój pułkownik Szostakiew mówił, że wojna skończy się prawdopodobnie z sowietyzacją Polski. Więc jak można by tłumaczyć postawę ministra Becka wobec Sowietów w 1939 roku i tą wiarę w neutralność sowiecką? Tylko Bylański rzeczywiście był. Ale... No to wojna marynarska nasza. Tak, to są dwa pytania. Proszę Państwa, no, co do wytłumaczenia Becka jako polityka w jego podejściu do Sowietów, jak Panowie wiedzą, ja to próbowałem wielokrotnie już robić. Nie dlatego, żeby powiedzieć, że wszystko było bez zarzutu, tylko żeby się starać podać jakieś argumenty, dlaczego było tak, a nie inaczej, bo wydaje mi się, że to jest rola historyka. A więc znaleźć argumenty, które tłumaczą człowieka w tym sensie, że my uzyskujemy wiedzę, co on myślał, jakimi motywami się kierował. No, tak jak Pan już powiedział, uspokajające raporty ambasadora Grzybowskiego były faktem. Jak wszystko na to wskazuje, ambasador Grzybowski dopiero gdzieś około 14 września nabył przekonanie, że coś się kroi złego. Mianowicie widział takie zjawiska, które nie mogły mu niczego nie powiedzieć. Mianowicie mamy rano gazety sowieckie i gazety sowieckie mówią o ucisku Ukraińców i Białorusinów przez panów polskich. I że tych ludzi trzeba wyzwolić. No to już wystarczy. A poza tym odbywały się meetingi albo wiece, jak to powiedzieć, na przykład w Parku Górkiego w Moskwie, gdzie agitator bolszewicki mówi, że państwo polskie się rozpadło, nie daje znaku życia i nie wolno czekać. Nie wolno czekać, aż rozpadnie się do końca i trzeba działać. Tylko że nie wiemy, jak ambasador Grzybowski dokładnie to charakteryzował, bo zaginęły wszystkie raporty i telegramy szyfrowe z tego okresu, a zaginęły dlatego, że nie mógł się komunikować bezpośrednio z MSZ, bo MSZ już nie było przecież w Warszawie, tylko MSZ wędrowało w kierunku Rumunii. Ono się znajdowało wtedy, no Józef Beck był w Kutach, prawda, o ile mi wiadomo, zaś kiedy chodziło ambasadorowi o uzyskanie połączenia, kierował on dany telegram szyfrowy na Bukareszt. W Bukareszcie w ambasadzie go kierowano połączeniem jakimś prowizorycznym do konsulatu w Czerniowcach albo bezpośrednio do stacji mogącej odebrać jeszcze na terytorium Polski, żeby to minister zagranicznych mógł dowiedzieć się o tym. I to się, te dokumenty bezcenne w sumie, byłyby dzisiaj bardzo ważnym źródłem historycznym. Zawsze te dokumenty się przepisuje do tak zwanej księgi szyfrów. Każde poselstwo i ambasada ma księgę szyfrów. Ale kiedy wyrzucali Rumunii ambasadę polską w listopadzie 40 roku w Bukaresztu, wtedy ambasador Roger Raczyński zgodnie z procedurami polecił zniszczyć księgę szyfrów i zniszczył księgę szyfrów prawdopodobnie Jerzy Giedroyć. Jerzy Giedroyć pełnił wtedy funkcję sekretarza ambasadora. Nie był w dyplomacji, ale był prywatnym sekretarzem ambasadora, czyli późniejszy redaktor kultury.
No bo to by padło w ręce wroga i uważano, że tak nie wolno robić. A więc zgadzam się z tym, że Grzybowski uspokajał i uspokajał na pewno bez podstaw. Sądzę natomiast, że były jeszcze inne poważniejsze przyczyny. Ja już mówiłem o tym, że istnieje kilka wypowiedzi i to wypowiedzi miarodajnych. Między innymi wypowiedź Szembeka jest, a więc jakby nie było, jest to druga osoba w MSZ. I ta wypowiedź jest na pewno taka, że po prostu, kiedy kampania wojenna zostanie gwałtownie przegrana, to musimy się liczyć z uderzeniem Sowietów od wschodu. Ale kiedy będziemy walczyć, mając pomoc sojuszników, to jest 2 września, pamiętajmy, jeszcze nie było wiadome, że sojusznicy nic nie zrobią. Jeżeli będziemy walczyć i sojusznicy coś zrobią, Sowieci nie napadną, bo nie mają tym interesu. Będą prowadzili politykę wyczekiwania. A więc kalkulacje na neutralność sowiecką brały się stąd, że zakładano, że zadziałają sojusze, a skoro zadziałają sojusze, Polska będzie mogła opierać się dłużej i będzie ze strony Sowietów jakiś rodzaj pasywności. Nikt w Polsce nie wierzył w życzliwość sowiecką, to żeby było jasne. Nikt tego nie może powiedzieć, że ktokolwiek uważał w Warszawie... No może Jerzy Gierek. Proszę? Może Jerzy Gierek. No nawet jego wypowiedzi takich nie znam, szczerze mówiąc, ale wydaje mi się, że nikt nie może powiedzieć, że Józef Beck czy ktokolwiek ufał Sowietom. To byłoby nadużycie i kłamstwo. Natomiast naprawdę liczono na to, że Związek Sowiecki nie zaryzykuje uderzenia na Polskę w koalicji, na Polskę walczącą w koalicji. No i tak się wydawało, że jest. Ale 17 września pokazał, że jest inaczej. No kampanię wojenną my przed 17 września w poważny sposób przegrywamy. Taka jest prawda. To znaczy, no mamy rozkazy marszałka Śmigłego, żeby się skupić na tak zwanym przedmościu rumuńskim i kontynuować walkę. I to chyba był jedyny rozkaz słuszny naczelnego wodza, jaki wtedy jeszcze mógł być wydany. No ale kampania wojenna co do istoty rzeczy wydaje się chyba przegrana. No bo przedłużenie walk na przedmościu rumuńskim jest sprawą chyba jednak moim zdaniem problematyczną. Może by się udało przeciągnąć te walki jeszcze jakiś czas. Wiem, że zdania tutaj są podzielone. Nie chcę tą sprawą zajmować Państwu specjalnie uwagi, bo rozmawiamy o kwestii no jednak 1939 roku, decyzji politycznych. Także to jest sprawa kluczowa. Myślę, że nie było obce też naszemu kierownictwu, w tym ministrowi Beckowi, przekonanie o słabości Związku Sowieckiego. Związek Sowiecki uważano, że jest poważnie osłabiony zbrodniczą polityką czystek i notabene jest to poświadczone, jak Chamberlain pyta ministra Becka, co sądzi o Armii Czerwonej. Więc Beck odpowiada, to jest kwiecień 1939 roku, Beck odpowiada mu, że owszem, armia sowiecka prezentuje określoną siłę, ale tylko na swoim terytorium, a w ataku żadnej wartości nie ma. Bardzo to interesująco brzmi. Warto też o tym wspomnieć. No, argumentów tu jeszcze można by więcej na pewno wysunąć. Nie znaliśmy treści tajnego protokołu, wreszcie dodajmy. Strona polska nie znała treści tajnego protokołu i tutaj chciałem jeszcze dodać i sprostować. Nie wolno moim skromnym zdaniem tak mówić, że Polska była kierowana, polska dyplomacja była kierowana przez ludzi gorszego sortu, czy też ludzi no, upośledzonych, żeśmy takiej wiedzy nie posiedli. Dlatego, że tej wiedzy o tajnym protokole nikt zdobyć nie mógł. Żaden wywiad tu nic pomóc nie mógł. No bo trzeba by zwerbować członka biura politycznego, a członka biura zwerbować w państwie stalinowskim, nie radziłbym nawet próbować, tak mówiąc najoględniej. Nawet bym nie radził próbować, więc ja nie wierzę w to.
że tu jakikolwiek wywiad, nawet super wywiad, mógł cokolwiek zmienić. Tajny protokół wyciekł tylko dlatego, że dyplomata niemiecki von Herwart przekazał treść jego Amerykanom i w jakiś bliżej nieokreślony sposób, zagadkowy, niezmiernie, ktoś gdzieś w Berlinie w urzędzie kanclerskim dał cynk ambasadorowi Francji. A więc mamy dwa źródła, Berlin i Moskwę. I ani nie jest zasługą Amerykanów w tym sensie, że Amerykanie użyli superwywiadu, tylko to było im przyniesione na tacy. Na tacy zgłosił się dyplomata von Herwart, który nie był nazistą i bał się wojny światowej, miał częściowo pochodzenie żydowskie i wiedział, że mu już niewiele mu mogą zrobić, bo się skierował do... Złożył podanie o wypisanie się z dyplomacji i o pójście na front. Była taka możliwość. I Hans von Herwart przekazał tę tajemnicę. No oczywiście nie namierzył go kontrwywiad niemiecki, bo jakby go namierzył, no to byłoby z nim niewątpliwie źle. No są oczywiście ludzie, tu nie chcę państwu, proszę państwa, snuć tego w nieskończoność, są ludzie, którzy uważają, że Hans von Herwart robił to za pieniądze i był powiązany z wywiadem amerykańskim. No ale nikt na ten temat nie ma śladu dokumentu na ten temat. A Amerykanie nie ujawniają takich rzeczy szybko. CIA tego nie ujawni, jakby to było prawdą. Więc krótko mówiąc, nie możemy mówić czegoś, na co nie ma żadnego pokrycia. Więc Herbert, jeszcze raz powtórzmy, przyniósł to niemal na tacy. I to nie jest ani wywiad, ani Roosevelt nie był geniuszem, ani jego sekretarz stanu Hall, ani wywiad amerykański nie był najgenialniejszy na świecie, tylko takie zrządzenie losu było. I oczywiście Amerykanie z Polską się tą tajemnicą nie podzielili, a zastępca sekretarza stanu Adolf Berl napisał takie słynne słowa, że Polska ma teraz do wyboru albo, tak jak ciężko chory człowiek, albo umrze, albo pełni samobójstwo i tak na jedno wyjdzie. Czyli powiedział o Polsce coś takiego, jest to zapisane w źródłach. Dziękuję. A Kobylański, bo tu padło pytanie o Kobylańskiego. No wie pan, to co do Kobylańskiego jest na ten temat ta narracja o jego pracy dla wroga. Ja to oczywiście znam. Ja uważam, że nie ma mowy, żeby to powiedzieć kategorycznie, bo musielibyśmy mieć dostęp do archiwów Rosji. Bez tego dostępu tego się moim zdaniem zrobić nie da. To są relacje wspomnieniowe jakichś funkcjonariuszy, weteranów służby wywiadu sowieckiego i ta narracja opiera się o te relacje. A więc ja w to nie wierzę. Jeśli już, to możliwe jest, że Kobylański utrzymywał jakieś kontakty do pewnego momentu, na przykład mając ten charakter dezinformacyjny, czyli to było jakimś rodzajem gry. Natomiast jakby to powiedzieć, gdyby Kobylański był rzeczywiście człowiekiem pracującym dla wroga, moim zdaniem inaczej wyglądałyby niektóre momenty stosunków polsko-sowieckich w 1939 roku. Mianowicie na przykład dyplomacja sowiecka bardzo się niepokoi tym, co przyniosła rozmowa Hitler-Beck-Berchtesgaden w styczniu. A gdyby Kobylański był szpiegiem, no to by to przekazał bez problemu natychmiast. Mnie się wydaje, że to by było oczywiste. Dyplomacja sowiecka się niepokoiła tym bardzo i uzyskała takie informacje raczej od agentów, ale w niemieckiej służbie zagranicznej. I druga sprawa to samo było, strona sowiecka nie wiedziała dokładnie, jak się rozgrywają polsko-brytyjskie kontakty w marcu i też sondowała ten temat na wszystkie możliwe sposoby, śledziła go i badała, a nie posiadała pierwszej ręki wiadomości. No te wydarzenia nie wskazują na to, że było tak, że pierwszorzędne dokumenty były komunikowane przez jakieś źródło w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Proszę bardzo.
kilka. Po pierwsze, czy pana zdaniem pana profesora uprzedmiotowienie Polski byłoby czymś gorszym od totalnej zagłady, jaka miała miejsce? I a propos właśnie odbiję na przykład do tego, że owszem, Polska by straciła ten korytarz, tak, no ale Francja została okrojona de facto, tak, no i jakoś przeżyli. Tak. I oczywiście pytałem, no jaką miała reputację po wojnie, to tak wiadomo, ale no, moim skromnym zdaniem w pewnym sensie Francję uratował. Tak oczywiście nie sam, ale... Kto? Marszałek pytał, tak? Częściowo, oczywiście nie sam, tak, ale w pewnym sensie. I czy tak, zauważam, że w całej dyskusji o tym, czy Polska mogła tę bardziej tę propozycję nie przyjąć, czy nie, to się tak wygląda, jakby się nagle wszyscy obudzili w 1939 roku i nagle propozycja. I czy to nie było tak, że powiedzmy od początku, gdy Hitler doszedł do władzy w Niemczech, nie były jakieś próby niemieckiej dyplomacji, czy Niemcy, niemieckiej polityki, żeby wcześniej się dogadać, czyli było na przykład wtedy szansę dogadać się przygotowo na nieco lepszych warunkach. I na końcu oczywiście muszę to spytać, z pewnością pan zna tezy profesora świętego pamięci Wieczorkiewicza na temat możliwości i jak się pan do niego stosunkowo. Wie pan, no ja zacznę może od tego trzeciego pytania. Ja znałem profesora Wieczorkiewicza osobiście i byliśmy w bardzo przyjaznych, miłych relacjach, chociaż ja byłem znacznie młodszy, a zaczęło się to wszystko od tego, że profesor Wieczorkiewicz był recenzentem mojej pracy doktorskiej o pakcie Ribbentrop-Mołotow. I w tej pracy wyraził swoje poglądy, zaznaczając, że nie podziela moich, na co ja odpowiedziałem, że ja pozostaję przy swoich. No i tak wyglądało to, wyglądała ta obrona doktoratu, która była, jak powiedziałem, 22 lata temu w Krakowie, dokładnie, nawet chyba wczoraj minęła rocznica co do dnia. Natomiast pogląd profesora Wieczorkiewicza no mnie nie przekonuje po prostu. To chciałem powiedzieć. Mnie nie przekonuje i to ja już to no, mówiłem. Co ja mogę tu więcej powiedzieć? No wydaje mi się, że u niego występowało takie dosyć łatwe rozwikłanie tego problemu. Trzeba było przyjąć żądania. A potem by prawdopodobnie doszło do podboju Sowietów. Pod koniec życia profesor Wieczorkiewicz to mówił. Są to fakty znane. Nie mogę zaprzeczyć, że też tutaj no nie zgadzam się z tym. Cóż, no wie pan, zawojowanie Moskwy, nawet gdyby Polska szła z Niemcami, nie kładzie jeszcze kresu istnienia Związkowi Sowieckiego. Związek Sowiecki ma jeszcze olbrzymie terytoria, rezerwy, ewakuacja była, fabryk, ludzi. No i dla mnie to nie jest takie jednoznaczne wszystko. Nie jest dla mnie takie jednoznaczne wszystko. No a jeśli chodzi o miejsce Polski w wypadku zwycięstwa Niemiec, no to ja sądzę, że tego miejsca Polska by chyba nie miała. Jakby mogliby Niemcy spełnić tą swoją utopijną zresztą koncepcję rasowo-geopolityczną, mianowicie podbić Europę Środkową Wschodnią, a Polskę zostawić. Jak to miałoby być? To, że Niemcy obiecywali to Polsce kawałek Ukrainy, to ja wiem o tym oczywiście. Ja oczywiście wiem, ale co innego jest, jak ktoś coś obiecuje, a coś innego jest, kiedy ktoś spełnia obietnicę. Więc ja nie bardzo w tę myśl wierzę. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, nawiązując do pana pierwszego pytania, zgadzam się, że koszty II wojny światowej są ogromne. Ja się z tym zgadzam. Ale walka po stronie Niemiec też by była bardzo kosztowna. I tyle. I nikt nie wie dokładnie, jakby się to bilansowało. Nikt tego dokładnie, moim zdaniem, nie może się pokusić obliczyć. Jeszcze raz powtarzam, teoria zerwania z Niemcami w czasie wojny byłaby w przypadku Polski chyba wyjątkowo niemożebna. Bo tak jak mówiliśmy, król rumuński Michał przeprowadził na drugą stronę Rumunię. Finlandia zerwała z Niemcami, najpierw wykorzystała Niemcy, a potem zerwała, ale to są kraje leżące trochę gdzie indziej, więc ja w to
Nie wierzę, no i byłoby, czekałoby nas pomniejszenie terytorialne. A to też dobre, że Węgry próbowały zerwać z Niemcami, skończyło się to zajęciem Węgier, tak. I Budapeszt też proponowała tak. Kilku milionów ludzi. Tak, natomiast wie pan, no, jeśli chodzi o pierwszą wojnę światową, no to Polska z Niemcami, no można powiedzieć, że Polska wykorzystała najpierw niemiecką akcję, która się wyraziła w manifestie 5 listopada 1916 roku, a następnie w 1918 roku z nimi zerwała. No, ale zrobiła to wtedy, kiedy Niemcy legły no, jako państwo pokonane, prawda? A gdyby Polacy próbowali się oderwać, to państewko polskie, jakim było Królestwo, gdyby się próbowało oderwać od Niemiec w 17 roku, no to byłaby katastrofa. No przecież to jest chyba oczywiste. I jeszcze pan o coś pytał. Czy wcześniej nie można się było? Drugie pytanie. Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Bardzo ciekawe pytanie. Nawet nie chciałem, tylko dlatego, że nie chciałem bardzo rozszerzać czasowo swojego wykładu. Zagadnienia tego nie poruszyłem. Tak. Niemcy, rząd niemiecki, to znaczy dyplomacja niemiecka, niewątpliwie z mandatu Hitlera przedstawiała sondażowo propozycję ugody na podstawie jakiegoś specjalnego porozumienia komunikacyjnego, które by Niemcom dało kolej i drogę, albo tylko drogę do Prus Wschodnich. Natomiast nie było moim zdaniem mowy, może w jednym tylko momencie, aluzyjnie to padło, ale nigdy nie było mowy o oddaniu Gdańska. Gdyby odpowiedziano, że Polska ma oddać Gdańsk, byłby to alarm po naszej stronie, a Niemcy prowadziły taktykę uspokajania i raczej zapewniania, że nic Polsce ze strony swego zachodniego sąsiada nie grozi. Tak jak już powiedziałem, Hitler powiedział, że Niemcy są najbardziej życzliwym mocarstwem Europy dla Polski. Natomiast jest jedno nieporozumienie. Co do tej autostrady, prawdą jest, że Hitler to mówi po raz pierwszy w maju, w 35 roku już. 35 maju do Lipskiego, do ambasadora już wtedy Lipskiego, a później jeszcze to mówi do Lipskiego na przykład we wrześniu 38. A jeszcze by się zapewne dało wskazać kilka innych takich momentów. Tyle tylko, że tam nie było mowy o eksterytorialności. Tu jest problem. Czyli zaproponowanie połączenia specjalnego, a zaproponowanie połączenia eksterytorialnego to nie jest to samo. No bo przyznam się Państwu, że ja no nie potrafię sobie wyobrazić, żeby ambasador Lipski zataił przed swoimi zwierzchnikami, gdyby usłyszał żądania eksterytorialności. Takich żądań no widocznie nie było, bo no miałby o tym obowiązek napisać. A więc owszem, były żądania, aluzyjnie sądowane, ale nie było mowy o postawieniu expressis verbis, żądania zaboru Gdańska i żądania eksterytorialnej autostrady. I jeszcze chciałem powiedzieć jedno, no, możemy uważać to za błąd. Może ktoś to tak uznać i ja się temu nie będę tutaj specjalnie sprzeciwiał, ale władze wojskowe, wedle mojej wiedzy, w drugiej połowie lat 30. opowiadają się przeciwko także koncepcji autostrady specjalnej, czyli takiej wyodrębnionej, uznając, że to, nawet ona może być wykorzystana do akcji antypolskiej, akcji wojskowej. Czynniki wojskowe nie sprzyjały takiej polityce. Józef Beck w pewnym sensie był tutaj skazany na opór po stronie wojska. To trzeba jeszcze do tego dodać. I jest prawdą,
strona polska reagowała na to grą na przeczekanie. Ale jeszcze raz powtarzam, nie było moim zdaniem propozycji eksterytorialnej autostrady, bo to byłby po stronie polskiej całkowity alarm. Żeby nie przedłużać, to już tylko końcowe pytanie. To bardzo chodzi o mylenie tym słowem. Czyli o ile dobrze rozumiem, teoretycznie oczywiście była możliwość dogadania się z Niemcami przed rokiem 1939 na lepszych warunkach. Jeśli pan to rozumie w ten sposób, że to dogadanie się polegałoby na tym, iż Polska nie oddaje jednak Gdańska, ale oddaje autostradę i kolej, która jednak nie jest połączona z eksterytorialnością, no to myślę, że chyba tak. To ja myślę, że chyba tak. Myślę, że takie rozmowy, na przykład kiedy Józef Lipski zameldował do Warszawy, że usłyszał od kanclerza taką propozycję, to no można było wtedy na przykład pójść do ambasadora Niemiec w Warszawie i przedłożyć ambasadorowi Niemiec konkretny projekt. Wtedy Polska by przejęła na siebie rolę inicjatora i można by takie negocjacje wtedy było podjąć. Niemcy były jeszcze słabe. Ale tego strona polska oczywiście nie zrobiła. Powtarzam jeszcze raz, grając na przeczekanie. I jeszcze jedno bardzo ważne. Wszelkie aluzje terytorialne strona niemiecka wypowiadała w sposób aluzyjny. Czyli nie na zasadzie wykładu obszernego, to zrobimy to, tylko aluzyjnie. Czy jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Ja bym chciała odnieść się właśnie do kwestii propozycji budowy autostrady. Proszę bardzo. Zadać pytanie na ten temat. Tak, tak. Znaczy, tak, wspominał pan profesor, że Józef Beck odebrał propozycję budowy autostrady eksterytorialnej w 1938 roku jako naruszającą polską suwerenność i nie do zaakceptowania. Natomiast co z tym, że są źródła wskazujące, że taki projekt istniał już pod koniec lat 20. jako projekt polski przedstawiany w stronie niemieckiej. Pisał o tym profesor Stanisław Swaniewicz, który pracował wówczas we Wrocławiu. Pisał, że już po wojnie w Londynie były prezes zarządu Polskiej Ligi Drogowej, Stefan Tyszkiewicz. Powiedział mu, że istniał taki polski projekt budowy autostrady na estakadzie, który też nie stanowiłby zagrożenia militarnego, bo byłby niezwykle łatwym celem w razie konfliktu polsko-niemieckiego. Tyszkiewicz rozmawiał na ten temat z Fritzem Totem, który był generalnym inspektorem budowy dróg w Niemczech. Fritz Tot odbył wizytę w Warszawie, rozmawiał z polskimi inżynierami. Czy to faktycznie było nie do zrealizowania? Czy nie dało się tego pogodzić z koncepcją eksterytorialności, z zachowaniem polskiego interesu? I dlaczego Beck aż tak kategorycznie podszedł w takim razie do... No wie pani, ja tu nie mam niczego specjalnie do dodania. Oczywiście znam tą relację profesora Sienstrianiewicza. To jest zapisane w jego wspomnieniach w Cieniu Katynia. I jeszcze raz powtórzę, to byłoby koncepcją owej specjalnej drogi. Ona właśnie mogła być na lądzie, ona mogła być na estakadzie, czyli ponad lądem i ona mogła być jeszcze tunelem. Jeszcze idea tunelu była. Dodajmy, jeszcze była idea tunelu. I z tego, co pamiętam ze źródeł, to Włosi uważali, że najlepszy byłby tunel. Tunel byłby najlepszy, no ale jeszcze raz mówię, czy tunel, czy estakada, czy cokolwiek, to by było wszystko połączone z, to by nie oznaczało eksterytorialności. A więc nikt nie proponował eksterytorialności i Swianiewicz tego, jak rozumiem, nie pisze. Ja nie mam tej książki przed sobą teraz. Ale nikt nie może powiedzieć, że eksterytorialna autostrada była koncepcją polską. To jest koncepcja niemiecka. Natomiast czy to koncepcja tunelu, czy estakady, czy to po lądzie, drogi po lądzie, asfaltu po lądzie, no jest pomysł, to jest pomysł w ramach utrzymania suwerenności, tak to ładnie może ujmijmy,
w ramach utrzymania suwerenności nad tym pasem ziemi, na którym to by było zniesione. I wie pani, no ja myślę, że no, można by sobie wyobrazić powrót do tej koncepcji w 1938 roku, ale gdyby do rozmów usiedli eksperci obu stron, a ministrowie wcześniej uzgodnili, że będą na ten temat rozmowy. Natomiast Niemcy postawili kategorycznie żądanie eksterytorialności. Beck oczywiście powiedział, że to jest niemożliwe i tak się rozmowy urwały. Więc ja myślę, że to nie da się tutaj inaczej tego ująć. No chyba, że jeszcze ktoś gdzieś znajdzie jakieś źródła, ale ja w to osobiście nie wierzę, no bo byłyby pewnie dawno już użyte, wprowadzone w obieg. I jeszcze w sprawie tej autostrady. Na ile istotne dla Becka i tak. Reszty sfer rządowych polskich mogły być istotne w odrzuceniu tych żądań to, że czy byłoby o uszczuplenie budżetu? Ponieważ przecież z opłat celnych za tranzyt do krajów wschodnich Polska pobierała dużą część wpływów do budżetu, nawet około 15%. No tak się mówi. Trzeba by to jeszcze dokładnie skonfrontować źródłowo. Wie pani, no to byłby argument, ale no cóż ja mogę powiedzieć. On na pewno grał określoną rolę. Ja natomiast nie wierzę w to, aby za cenę tak łatwego zerwania z Niemcami, strona polska poszła na konflikt. I gdyby była możliwość, moim zdaniem, wynegocjowania czegokolwiek kompromisowego w 1939 roku, jestem co do tego, że Józef Beck byłby za tym przekonany. Ja myślę, że tu nie da się inaczej tego ująć. Mam pytanie dotyczące... Tu pan jeszcze chyba chciał... No. Jeśli można. Tak. Bo cały czas, czy nie uważa pan profesor, że cały czas koncentrujemy się teraz na eksterytorialnej autostradzie i linii kolejowej, tak. A ja mam wrażenie, czy Polacy nie mówią tylko pretekst. Polacy się nie zgodzą, bo nie mogą się zgodzić, a my będziemy to wykorzystywać. I cały czas ta narracja o przyczynach wybuchu wojny w 1939 roku koncentruje się wokół korytarza, prawda? A czy nie jest sytuacja taka, że Niemcy od właściwie tuż po traktacie wersalskim zaczęli się przygotowywać do tej wojny? To, o czym pan wspomniał, że żaden z parlamentarzystów niemieckich Reichstagu się nie zgodził na unormowanie stosunków z Polską. No i ogrom, powiedziałbym, takiej osobistej nienawiści w Niemcach, prawda? Szeregowych Niemcach. Ja nie mówię o elitach, które tam powiedzą, że Polacy to są tacy, których należy niszczyć. Tylko tacy szeregowi Niemcy, którzy dopuszczali się straszliwych zbrodni, wydawało się cywilizowani ludzie, w domu niektórzy mieli zegar i fortepian, prawda? Czy tak naprawdę tej wojny tak musiało dojść? Wie pan, no ja ten pogląd całkowicie podzielam. Natomiast to, że my się koncentrujemy na takim epizodzie jak eksterytorialna droga, no wynika z tego, że ja staram się odpowiadać na pytania, nie mogę mówić ogólnie deklaracją, że... Bo mógłbym powiedzieć na przykład tak, że nie są stosunki polsko-niemieckie i tak były przegrane, to się musiało skończyć katastrofą i inaczej mówić nie mogło. Ale to by było pewnie no, takie bardzo ogólne. Ale ja podzielam pana rozumowanie, podzielam w tym sensie, że moim zdaniem nie było szans stabilizacji sąsiedztwa polsko-niemieckiego, bo Polska przeszkadzała Niemcom, właśnie to chciałem podkreślić, przeszkadzała. Mówienie, że Polska była upaczonym sojusznikiem Niemiec, no jest określeniem cokolwiek naiwnym, bo do niczego nas nie prowadzi, do zrozumienia jakichkolwiek powikłań ówczesnych międzynarodowych i w ogóle realiów nas takie twierdzenie nie prowadzi. Polska zagradzała Niemcom drogę na wschód. O tym nie ma żadnych, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast Polska oczywiście mogła się poddać i wybrać drogę państwa, które idzie na ustępstwa. Wszelkie możliwe, jak uczyniłaby ustępstwa raz, drugi raz by się już nie można było sprzeciwić, no bo tak to wygląda. Tak to z reguły bywa. Kraj, który traci kawałek terytorium, przestaje być niepodległy. Tak historia uczy. Nie mówię o średniowieczu, bo w średniowieczu no to mamy państwo patrimonialne.
mamy króla, który ma dwie córki, kawałek daje za jedną córką jako posag księciu z obcego państwa. To jest jeszcze inny temat. Inny i tego, tak, i nikt nie nazywa tego rozbiorem, tylko to się nazywa patrimonialne rządzenie państwami. Natomiast w XX wieku oddanie kawałka terytorium drugiemu państwu, silniejszemu, skutkuje uzależnieniem go tego, które ustępuje. I co do tego nie ma żadnej wątpliwości i co do tego też ja nie mam żadnej wątpliwości, że byłby to początek lawiny żądań. Zresztą Józef Beck tak to przedstawił, jak wrócił z Niemiec na początku stycznia 1939 roku. Argumenty jego były takie, że właśnie nam grozi lawina żądań. Lawina żądań w przyszłości. I to, z tą myślą zapadła w styczniu decyzja odrzucająca. Proszę bardzo. Mam pytanie dotyczące relacji polsko-brytyjskich. No, w oficjalnej narracji, tak popularnej narracji, przyjmuje się, że no, te gwarancje spadły z nieba, sprowokowały nas do wyjścia do wojny. Zapomina się, że w styczniu 1939 już podjęliśmy decyzję o konfrontacji, o oporze przeciwko Niemcom, ale też te gwarancje miały swoją pewną prehistorię. Wiadomo chociażby, że na jesieni 1938 roku marszałek Śmigłowiec i jego środowisko sądowali aliantów zachodnich w kwestii Czechosłowacji, czy jakby się zachowali w przypadku, gdyby Polska udzieliła pomocy Czechom. Mm-hmm. I też w czerwcu 1938 roku premier Chamberlain udał się na śniadanie do ambasady polskiej w Londynie, do ambasady Raczyńskiego. Też niejako sądując Polskę co do jej postawy wobec Czechosłowacji. Czy ten owo zbliżenie polsko-brytyjskie zaczęło się wtedy, czy może już trochę wcześniej, czy... Wie pan, nie. Tutaj nie należy moim skromnym zdaniem mylić dwóch rzeczy. Należy, przepraszam, tak jak słusznie uczyła kiedyś to tych, którzy ją czytali, profesor Anna Cięciała, mianowicie musimy porównywać rok 39 trochę z 8. Mianowicie kryzys czechosłowacki, kryzys o Sudety, konflikt o Sudety, zapoczątkowany w marcu 38, a zakończony wiadomo jak, Monachium 29 września. Ten kryzys wywołał akcję dyplomacji niemieckiej, aby Polskę wciągnąć do takiej oto grupy państw, które zwrócą się do Niemiec z ostrzeżeniem. I padnie ostrzeżenie pod adresem Niemiec, żeby się wycofały z żądań odbierania Sudetów. Tak to w największym skrócie można powiedzieć. I kiedy rząd brytyjski w maju, nawet nie w czerwcu, tylko w maju, a to, co pan cytuje, tą rozmowę, ona już jest dalszym ciągiem. Natomiast w maju 1938 roku umówili się ministrowie spraw zagranicznych francuski i brytyjski, że rząd brytyjski przedstawi Polsce propozycje. I gdyby Polska te propozycje tak zwanego wystosowania do Niemiec ostrzeżenia, tak, bo tak trzeba to rozumieć, gdyby Polska tę propozycję przyjęła, no to wtedy trzej ambasadorzy poszliby do Ribbentropa, to znaczy ambasador brytyjski, francuski, polski, i powiedzieliby Niemcom, że z niepokojem obserwujemy zagrożenie Czechosłowacji, które jest oczywiście groźne dla pokoju i tak dalej, i tak dalej. Ale Józef Beck tej propozycji nie przyjął. Teraz jest pytanie, czy postąpił słusznie. No moim zdaniem bezwzględnie słusznie, bo wcale zachodnie kraje nie chciały się bić, miały ochoty, ale ochoty nie miały, skoro nie biły się rok później, a to w 1938, dlaczego nie miały chcieć? A więc to by tylko doprowadziło do skłócenia Polski z Niemcami, skłócenia, i wtedy moglibyśmy dzisiaj Becka słusznie krytykować, że tak lekkomyślnie działał. Więc ja uważam, że postąpił bardzo słusznie, odrzucił te żądania, a uprzejmie odpowiedział, że to jest niemożliwe. Ale teraz druga część mojej odpowiedzi, postaram się krótko. Po wielkim rozczarowaniu, bo Anglicy mieli wielkie rozczarowanie, że Polska odebrała to zaolzie. Uważali, że Polska postąpiła w sposób niegodziwy.
ja teraz nie chcę wnikać w ocenę tego, ale tak uważali. Mogą sobie panowie, państwo przeczytać słynne słowa Churchilla, tylko nie wiem, czy one są we wspomnieniach, ale chyba tak, a na pewno są w takim małym tomiku publicystyki Churchilla, gazetowej, bo należy dodać, że Churchill publikował co tydzień artykuł polityczny poświęcony międzynarodowej sytuacji, jako poseł, w 39, jako poseł do Izby Gmin. Otóż Churchill nazwał polskie postępowanie postępowaniem szakala, tak najdelikatniej. Więc Anglicy bardzo ostro to odebrali, źle bardzo. Ale co jest istotne w tym wszystkim, mianowicie złe wrażenie, jakie wywarła akcja w sprawie Zaolzia, nie udaremniła próby zbliżenia polsko-brytyjskiego, które się dokonało wiosną 1939, to jeszcze raz pokazuje, że nie zawsze warto liczyć na to, że kiedy się prowadzi politykę, którą cudzoziemcy wychwalają, to jest dobrze. Nie zawsze należy taką politykę prowadzić, którą cudzoziemcy wychwalają. Tak chciałem dodać. I Józef Beck osiągnął cel, jakim jednak było owo zbliżenie z Anglią. I jeszcze jedno. Inicjatorem była Polska, nie Anglia. Anglia była inicjatorem gwarancji, to zgoda. Ale inicjatorem ożywienia rozmów polsko-angielskich i rozpoczęcia, jak to mówi się, dzisiaj bardzo się nadużywa tego słowa, dialogu polsko-brytyjskiego, to była Polska oczywiście. Dyplomacja polska. A więc ja bym tu nie mylił 38, 39. W 39 Anglia chce Polski i Polska chce Anglii, następuje zbliżenie taktyczne, a w 38 Anglia chce Polskę wykorzystać do demonstracji polegającej na oszczerzeniu Hitlera razem z Francją, które to oszczerzenie niczego tak nie mogło. Tak, pan, pan z tego rzędu i to już ostatnie chyba pytanie, bo czas nas powoli goni. Proszę bardzo. Ja mam pytanie a propos właśnie tych... No ja do 8 mogę. ...sojuszniczych, czy na przykład z 31 marca, czy potem otoczenie ministra Józefa Becka na przykład brało w ogóle pod uwagę, że Francja i Anglia jednak się z tych zobowiązań nie wywiążą i czy był wtedy jakikolwiek plan działania, na przykład jakiś rokowaj z Niemcami, czy w ogóle nie zakładano takiej możliwości? To wie pan, musiałby być plan B, a planu B wedle mojej wiedzy nie było. Bo wedle mojej wiedzy żadnego planu B nie było. No szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, jakby go można było stworzyć. No i na jakich podstawach negocjować. Jak powtarzam jeszcze raz, Niemcy uznały swoje propozycje pierwotne za pogwałcone, za odrzucone przez Polskę w sposób nieuzasadniony i na zawsze wycofane, a więc nie ma tutaj moim skromnym zdaniem możliwości innego zinterpretowania tego. Chciałem może państwu jeszcze dodać, że dobrze, że wyszły teraz dwie książki pana Murhausa, Roger Murhaus. Jedna o pakcie Ribbentrop-Mołotow, a druga o tym, że Polacy byli pierwsi do walki, prawda? No jakby nie było, od nas się zaczęła II wojna światowa. Otóż moim zdaniem Murhaus bardzo słusznie polemizuje z tezą, że Anglia była całkowicie nieprzygotowana. Posiadała jednak znaczne siły lotnicze. Tam są pewne argumenty, które nie korespondują z obiegowym przekonaniem o bezsilności Zachodu, tylko to wymagało kompatybilności z Francją. A Francja jeszcze bardziej defetystycznie niż Wielka Brytania zachowywała się. No chyba się zgodzimy co do tego. I rząd francuski właściwie w kwestii wykonania zobowiązań nie miał jakiegokolwiek innego pomysłu poza przeprowadzeniem dwóch kroków. Mobilizacji powszechnej i manewru nad granicą z Niemcami, nad Mozelą, w okolicach Saarbrücken, po to, żeby Hitlera nastraszyć. Ale żadnej wojny rząd francuski nie planował, bo są historycy, którzy dalej mówią, że gdybyśmy kampanii wrześniowej tak szybko nie przegrali, to by nam pomogli. Nie pomogli. Bo konferencja w Abbeville wyraźnie mówi,
nie będzie żadnej pomocy. Jakby się Polacy nawet bili do zimy, żadnej pomocy dać nie możemy. Czynnej, powtarzam, czynnej pomocy. Natomiast jakby Sowieci nie napadli i spełniło się założenie Beka, że będą wyczekiwać, no to na przykład dostawy samolotów czy czołgów przez Rumunię byłoby możliwe. Jakieś dostawy broni. To jest możliwe. Ja bym tego nie wykluczył osobiście, bo takie plany były. Są na papierze. Ale żeby żołnierz francuski ruszył na linię z Ekureda, to jest wykluczone, nawet gdyby marszałek Śmigły zatrzymał armię niemiecką jakimś cudem, nie wiem, nad Bugiem. To jest wykluczone. Wykluczone absolutnie, potwierdza to protokół konferencji w Abbeville. Czyli mówiąc krótko, defetyzm francuski jako prawdopodobnie rozstrzygający tutaj czynnik mamy. Panie profesorze, korzystając z tego, że jeżeli jeszcze mamy... Tak, to ja, jak ja wyjadę 5 po 8, to samochodem... To ja mam jedno pytanie, które dotyczy sprawy takiej trudnej może do uchwycenia w źródłach, tak. Mianowicie kwestia stanu świadomości elit. Niewątpliwie jest tak, że hitleryzm zmienił mentalność, po części zmienił jednak mentalność narodu niemieckiego. Tak. Co widzimy chociażby w chwili, porównując niesłusznie całkowicie 1918 rok i 1945. W 1918 roku Niemcy, widząc niemożność prowadzenia dalszej wojny, i to w sytuacji, gdy na wschodzie tę wojnę przecież wygrali, w 1918 roku, to robią rewolucję, która zaczęła się od odmowy wykonania samobójczego rozkazu wypłynięcia floty na Morze Północne. W 1945 roku to nie jest tylko tak, że Adolf Hitler proponuje Götterdämmerung, zmierzch bogów, ale te jego rozkazy samobójcze dla narodu niemieckiego także są przecież, na ile można je wykonać, dokładnie wykonywane. I to jest przejawy czegoś, co można nazwać niemieckim szaleństwem, które szkodziło w końcu im samym, wynikającym z ideologii. Widać na przykład na przykładzie traktowania mniejszości wschodnich, znaczy narodów wschodnich. Przecież gdyby ta polityka wobec zgłaszających się do nich Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, setek tysięcy przecież ludzi była inna, to mogliby ich wykorzystać i być może kampania wschodnia wyglądałaby inaczej. Wszyscy wiemy, że robili to tak, jak robili, dlatego że mieli w głowie to, co mieli w głowie. To znaczy Untermenschen należy traktować tak, jak traktowali. I pytanie jest następujące. Czy nasze elity doceniały rolę ideologii w prowadzeniu polityki, że w państwach ideokratycznych niekoniecznie musi rządzić interes narodowy, klasycznie rozumiany, klasycznie rozumiana racja stanu, tylko przekonania o charakterze ideologicznym, często całkowicie, nazwijmy to łagodnie, luźno związane z rzeczywistością. Wie pan, na to pytanie no nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem i nie da się też odpowiedzieć tak, jakby to można zawrzeć w prostym stwierdzeniu, tak było albo nie. I tak, i nie. I to jest najbardziej tym wszystkim trudne do uchwycenia. Kiedy ktoś by mnie zapytał, a tak to pytanie brzmi, czy czynnik ideologiczny w polityce niemieckiej był dostrzegany przez polski rząd, przez ministra Becka zwłaszcza, odpowiedź nie może być inna, tylko twierdząca. Tak, był dostrzegany. Był dostrzegany, ale wyciągał minister Beck z tego chyba jednak nadmiernie uproszczone wnioski. Mianowicie uważał, że antykomunizm w tej ideologii hitleryzmu jest tak silny, że zbliżenie z Moskwą, nawet taktyczne, jest niemożliwe. I myślę, że to tak na to pytanie trzeba odpowiedzieć. Co zaś chodziłoby o kwestie na przykład doktryny politycznej wyrażonej w Mein Kampf, no bo mamy Mein Kampf i Mein Kampf było przecież znane. Wtedy nawet był pomysł, z tego co mi wiadomo,
No Niemcy chcieli, żeby to opublikować w Polsce, ale strona polska nie chciała za bardzo się na to zgodzić. Co jest dziwne, no bo dzisiaj niektórzy opowiadają, że Polska piłsudczykowska i Polska i Niemcy hitlerowskie to się właściwie przyjaźniły. Tak niektórzy opowiadają dzisiaj. Publicyści, inne autorytety, czy raczej chciałem powiedzieć pseudoautorytety. No a tu Mein Kampf nie można było wydać w Polsce. Więc mówiąc krótko, co do Mein Kampf, to jeśli chodzi o Becka, nie wiem. Być może uważał on, że to jest jakaś wizja, która będzie jednak tylko częściowo realizowana. A może jest już nieaktualna. Wiem tylko tyle, że Hitler zawsze tłumaczył, że to jest dzieło, które napisał w momencie, kiedy Niemcy były na dnie klęski i groziła nowa inwazja Francuzów. Zresztą okupacja Zagłębia Rury jest znana. I tak próbował zamydlić oczy dyktator niemiecki tym, którzy dociekali, co jest Mein Kampf. Więc tu nie wiem. Natomiast ideologia hitleryzmu była podnoszona przede wszystkim jako argument, który motywuje Niemcy do prowadzenia polityki antysowieckiej. I drugi jeszcze czynnik bardzo ważny. Zarówno Józef Piłsudski, takie odnoszę wrażenie, którego dalekowzroczność jest znana powszechnie, zarówno Józef Piłsudski, jak zwłaszcza Józef Beck uważali, że zbudowanie państwa totalitarnego zajmie Hitlerowi więcej czasu niż w rzeczywistości mu zajęło. Nie wiem, no może brali pod uwagę to, że tam będzie większy opór społeczeństwa przed narodowym socjalizmem. Może uważali, że wystąpią jakieś trudności gospodarcze choćby. W każdym razie no musimy wziąć pod uwagę, że od zaprzysiężenia Hitlera jako kanclerza do zbudowania państwa totalitarnego no upłynęło no niezwykle mało czasu, właśnie to ze dwa lata, no bo zostały zlikwidowane wszystkie partie polityczne. Został ustanowiony reżim stanu wyjątkowego, nieustający stan wyjątkowy, obozy i tak dalej, koncentracyjne. A więc myślę, że Józef Piłsudski, Józef Beck tej szybkości realizacji programu narodowego socjalizmu nie docenili. I jeszcze jedno, ale to już chyba nie ma związku z pana pytaniem, tylko tak chcę dorzucić na marginesie, mianowicie tempo zbrojeń niemieckich było oszałamiające i przeprowadzone w sposób fenomenalny, bo nie wywołało na przykład inflacji. No nie wywołało. Bo gdyby Niemczech doszło do inflacji na wielką skalę, czyli załamania się pieniądza jako środka płatniczego, reżim Hitlera byłby obalony, co do tego chyba nie ma wątpliwości, albo byłyby przynajmniej takie perturbacje społeczne, które by się przerodziły mogły w wojnę domową. Tymczasem kredytowały banki, fabryki zbrojeniowe, prawda? Banki kredytują fabryki zbrojeniowe, fabryki produkują broń. No oczywiście to kiedyś musiało się zawalić, ale no przecież wiadomo, że to wszystko było robione po to, aby pewnego dnia rozpocząć wojnę. No więc doszło do fenomenalnego manewru, bo proszę Państwa, jeszcze taki szczegół może powiem. Jak przyjechał do Polski Göring w 1937 roku, już Hitler jest kanclerzem, bardzo już wtedy pędzi tempo zbrojeniowe, Piłsudski już nie żyje i śmigły ryc przyjął Göringa. I nie wiem, czy to jest prawda, ale to jest bardzo wymowne. Göring powiedział, że kiedy kanclerz Hitler doszedł do władzy, to były dwa samoloty bojowe na stanie armii niemieckiej. Ale tak naprawdę w powietrze znosił się tylko jeden, bo drugi był zepsuty. No a to weźmy pod uwagę, jaką siłę stanowi Luftwaffe dwa lata później. Bo ta rozmowa toczy się w lutym 1937. Więc tego też ani Piłsudski nie zakładał, chociaż słyszałem, że Piłsudski był bardzo wstrząśnięty prowadzeniem obowiązkowej służby wojskowej. To pisze Jędrzejewicz. No i Beck tego też niewątpliwie nie docenił. Także to chciałem jeszcze dorzucić, choć to się tak luźno wiąże z pańskim pytaniem. Tak, nasz czas
tutaj dobiega końca jednakowoż, także... Tak, bardzo... no bardzo były merytoryczne pytania, także bardzo mi się podobało. 44 tysiące pytań byśmy mieli, ale... bardzo mi się podobało pod tym względem spotkanie z Państwem, bo powiem szczerze, no bardzo często to tak, no nie zakładałem, że przychodzę do środowiska akademickiego, czyli że siedzą profesorowie, docenci i tak dalej. Tylko zakładałem, że może równie, no może być różnie, prawda? Może być różnie. A tu bardzo merytoryczna dyskusja i bardzo sobie to cenię i dziękuję za to. A bardzo dziękuję. Na koniec, panie profesorze, jedna rzecz. Tak, tak. Wielokrotnie pojawiały się w jakichś źródłach informacje. A jak dziadek by żył, to wojny by nie doszło? O, wie pan, no, to pytanie zadawał przede wszystkim wspomniany już tutaj Wacław Jędrzejewicz. Wacław Jędrzejewicz. Cóż mogę powiedzieć, no wchodzimy bardzo śliski, na bardzo śliski grunt. Może marszałek Piłsudski coś by wykombinował, a może by przyjął te żądania, chociaż nie wiem. Jedno jest pewne, chyba się trzeba zgodzić z tezą, że przyjęcie owych żądań, które moim zdaniem byłoby samobójcze dla Polski, żeby było jasne. Ja tu nie zmieniam zdania, ale jeśli ktokolwiek mógłby pozwolić sobie na przyjęcie tych żądań, to byłby to jedynie Piłsudski, musiałby żyć Piłsudski. Ale i to by chyba nie odbyło się bez perturbacji. Tak jak dzisiaj mamy Polskę, nie chcę teraz robić aluzji politycznej, mamy Polskę bardzo głęboko podzieloną. I są ludzie w Polsce zainteresowani, żeby ten podział jeszcze pogłębiać, nie? Chciałem to dodać. To Polska marszałka Piłsudskiego jest podzielona i wcale nie jest tak, że za marszałkiem Piłsudskim byli wszyscy. Wręcz przeciwnie. Jak Józef Piłsudski umarł, było różnie. Byli tacy, którzy wyrażali zadowolenie. Cała większość narodu raczej okryła się żałobą, ale byli tacy, którzy wyrażali zadowolenie. Biskup Kielecki, Łosiński, zresztą bardzo taki oryginalny człowiek i powiązany z narodową demokracją trochę, powiedział, że im ciemniej nad trumną tego grzesznika, tym lepiej. I jeśli już, to módlmy się nie o cokolwiek innego, tylko o zmiłowanie boskie. Tylko o zmiłowanie boskie nad jego duszą. No to są bardzo mocne słowa. 15 sierpnia podobne słowa słyszałem w jednym z sanktuariów. Tak, tak. No. Także społeczeństwo było podzielone. To może na tym. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Dziękuję bardzo.